pełna kontrola nad mieszkaniem z każdego miejsca na świecie? Teraz to możliwe dzięki nowej ofercie multimediów. Nowością w ofercie internetowej jest usługa Domowizji. Domowizja to kamera do monitoringu pomieszczeń, zabezpieczająca mieszkania pod naszą nieobecność. Korzystanie z kamery jest bardzo proste. Wystarczy zainstalować sprzęt wybrany przez nas w miejscu, zalogować się do internetowego konta. Domowizja jest dostępna dla naszych obecnych klientów, jak i nowych. Wystarczy, że klient podpisze z nami umowę na internet 12-megowy. To prosty sposób na zabezpieczenie mieszkania. Wystarczy jedynie połączenie z internetem, aby móc śledzić obraz z kamery gdziekolwiek jesteśmy. Może się przydać ten monitoring na przykład przy naszej nieobecności, jeżeli mamy opiekunkę do dziecka. Możemy tak widzieć, co opiekunka robi z naszym dzieckiem, czy na przykład jeżeli wyjedziemy na dłużej, na urlop, to możemy na przykład na wakacje obserwować nasze mieszkanie, tak, zdalnie, co się z naszym mieszkaniem dzieje. Usługa Domowizji to wbrew pozorom jedna z tańszych w ofercie multimediów. To nie jest droga usługa, jeżeli nowy klient to kamerkę utrzymuje za 0 zł. Natomiast jeżeli klient, który jest naszym abonentem, chciałby taką kamerkę utrzymać, to jest to kwota 9 zł miesięcznie. Zapytaliśmy mieszkańców Sanoka, co myślą o możliwości prywatnego monitoringu. Montowanie monitoringu w domu? Myślę, że w dzisiejszych czasach jest to dość potrzebne, no szczególnie, że ostatnio jakaś tam fala włamań w okolicy, więc no pewnie tak. Nie jest zła myśl. Może to być dobry pomysł na zabezpieczenie własnego domu, prawda? Także jak najbardziej. No byłoby to na pewno dobrą sprawą w przyszłości. Kto wie, czy bym z tego nie skorzystała. Przypuszczam, że byłoby to bezpieczne, tym bardziej, że słyszę się coraz to więcej kradzieży. Także pozytywne myślenie. Super sprawa. Mam 3 kamerki sam w domu i jestem bardzo zadowolony. Nawet jak byłem raz na wakacjach i ktoś mi zarysował, to zobaczyłem na kamerkę i widziałem kto i załatwiliśmy sprawę. Te sytuacje teraz, jakie istnieją, włamania do domów i tak dalej, to jest naprawdę potrzebne. Ja na przykład rozumiem samotne mamy, które muszą zostawić własne dziecko pod opieką nieznanej właściwie osoby. No chciałaby się zorientować, jak dziecko było dopilnowywane. Poza tym jest wiele osób, które posiada dobytek, kosztowności. Nie ma pewności, czy na przykład ktoś tam się nie wkradł, czy coś nie zabrał. No wie pani, jest mnóstwo sytuacji, w których jest to zasadne, ale z drugiej strony to ogranicza prywatność współmieszkańców, mieszkańców, to wszystko zależy. No jest to jakiś poziom zabezpieczenia domu, w domu, także chyba nie ma żadnych minusów. Ja na przykład mam taką sprawę, że mam kunę w domu. I ona mi ustawicznie przychodzi co noc i ciągle mi na balkonie tam szura. I nawet mówiliśmy z synem, że dobrze by było zamontować kamerę, żeby ją złapać po prostu. Jeśli jesteście zainteresowani swoim prywatnym monitoringiem, odwiedźcie biuro obsługi lub zadzwońcie na infolinię.